nowej serii na tym kanale, czyli GTA 5 Prawdziwe Życie albo Real Life, nie wiem w sumie jak to nazwę, ale będziemy tutaj grać tak, wiecie, typowo pod Real Life, czyli wiecie, chodzić do pracy, zarabiać pieniądze legalnie, normalnie, przestrzegać przepisów drogowych. No i jak widzicie, mam przy sobie tylko 150 dolarów, ponieważ Franklin, już wam mówiłem, to się wszystko stało, że Franklin stracił pieniądze. Ponieważ pewnego dnia Franklin po prostu postanowił, że spróbuje podwoić swój majątek, jaki miał. Pojechał do kasyna, a wszyscy wiemy, jak działają kasyna. Także no, troszkę lipa. Mamy tylko ten skuter, więc nie ma jakiegoś szału, tak? Nie ma super samochodu, którym byśmy się mogli poruszać. Super samochód to my sobie będziemy mogli kupić może w przyszłości. Na razie nie mamy w sumie nic. A ja zaraz zginę, bo nie mam napicia. No ludzie, no dajcie czerwone, znaczy zielone. O, jakiś koleś się sfokusował na mnie. A spadam. Jakiś koleś się sfokusował na mnie i chce mnie bić. Ja stąd spadam. Nie chcę, żeby mnie pobił. Muszę szybko wejść do sklepu i kupić coś do picia, tak? Water, 10 wody, dawaj. Zenek, dawaj wodę. Dobra. Uratowany. Dawaj jeszcze 5 tej wody. Zostało mi 75 dolarów, no naprawdę. Tutaj weźmiemy sobie, nie wiem, hamburgerów tak z 15. Nie mam pieniędzy. Nie wiem, 15 kanapek. Też nie mam? To ile ja mam tego? 75 dolarów, no. 10 kanapek mi daj. Boże. Boże. Sandwich. Musimy, moi drodzy, szybko znaleźć pracę, bo będzie strasznie źle. Masakrycznie. Nie wiem, tutaj mam najbliższe jakieś miejsce z pracą, to może tam pojedziemy. Zobaczymy, o co chodzi. Bo na razie jest źle i to bardzo źle. Bo nie mamy pieniędzy. Ile mamy na koncie? 5 dolarów. To jest bardzo źle. Chcę w przyszłości wgrać coś może na zdrapki, żeby można wygrać na zdrapkach coś może w sklepie. O, zielony jest, super, idealnie. Świat mnie teraz uwielbia. Dobra, lecimy. Zielone, o, zielona strefa, jakie uwielbiam zielone strefy. Dobra, lecimy szybko. Nie przekraczam prędkości, nie, jest ok. No teraz trzeba tutaj. Dawajcie, zielone, zapalajcie. Muszę do pracy jechać. No szybciej, ludzie, no. Ja się do pracy śpieszę. Czy nawet nie wiem, czy dostanę tę pracę. O, zielone. Lecimy. Lecimy z nim. O, normalnie to bym pewnie okradł tego vana, ale no, prawdziwe życie sobie nie mogę, bo mnie do więzienia jeszcze wsadzą. O, dobra. Szybciej, no. Szybko. Ja muszę, moi drodzy, musimy mieć jakąś pracę, bo inaczej będzie z nami tak źle. My tu umrzemy. Mamy 5 dolarów, naprawdę, mamy tylko 5 dolarów. No ja nie wiem. O, tutaj jest jakaś robota. Czy to jest w ogóle robota? Trzeba mieć studia skończone, no pewnie, że tak.
Tutaj mamy jeszcze coś. No nie wiem. O Jezu. No lipa, lipa. No załóż Franklin kask lepiej. Dobra, bo tu jest ograniczenie do 50, to możemy jechać. W grze już jest wygrane kilka bluz. Jest na pewno bluza Gucci jakaś. Jest na pewno... Jest jedna para Jordanów wygrana też. I są jakieś chyba jeszcze kilka innych bluz, więc... Więc też trzeba, może kiedyś w jakimś odcinku uda nam się kupić, nie? Takie jakieś fajne Jordany albo bluze Gucci. Zobaczymy. Najpierw to trzeba znaleźć pracę. Bo mamy 5 dolarów, a za 5 dolarów to ja nie kupię nic. Odpalam kiedyś to zielone, czy nie do końca? Oczywiście mod na paliwo też jest, nad mapką widać. Jest jeszcze mod na mandaty, też widać pod znacznikiem jedzenia i picia. Że wszystkie mody są, działają. Mam nadzieję. Muszę się wody napić. O, mam zielone, dobra. Zaraz będę musiał się wody napić. Czerwone, no tak. Zapomniałem. Wody się napij, ziomek. Kanapkę możesz zjeść też. No, kończą się zapasy. Powoli. No taki skuterek to trochę lipnie mieć. Ale do, na dojazdy do pracy będzie nam starczał raczej, nie? Bo nie wiem czy wiecie, ale teraz mieszkamy z ciotką Franklina. Ja źle pojechałem, no tak. Mieszkam teraz u ciotki Franklina. Więc mamy kawałek drogi, ale nie jest też jakoś źle. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nie trzeba mieć jakiegoś większego wykształcenia do tej roboty. O, apply. Nie dostaliśmy pracy. No, super, że tak. Super, że tak. No, pięknie. Dlaczego? Nie wiem. Czekajcie, a co ja jakbym spróbował jeszcze raz? No nie! Dalej nie! Dlaczego? Co ja robię źle? Co ja robię źle? Nagrywasz? Tak, nagrywam. Trzeba znaleźć inną pracę, bo mam tylko 5 dolarów i kończy się woda. Nie. Czy to będzie równe pierwszej śmierci za niedługo. Aha, a ja przyjechałem na czerwonym. Super. O, no, zielony już. No, lipa. Jeśli mi się skuter zatrzyma, bo nie będzie mnie stać na paliwo, to będzie bardzo źle. Czemu szukanie pracy musi być takie trudne?
Naprawdę do wszystkiego będą potrzebne mi studia. Mam nadzieję, że nie. Teraz sobie pomyślałem taką rzecz, że skoro ja mam skuter, to przecież będę mógł go sprzedać. I tak mogę coś zarobić, nie? Też na przeżycie, nie? Albo na studia. Aha, przyjechałem na czerwonym. Dobrze, że policja nie widziała. I do. Też wystartowałem już na żółtym. Ja po nocach jeżdżę i pracy szukam. Ale masakra. No zielony, goście jechać. Co jest? Chyba tutaj zaraz będzie robota. Chociaż czuję, że to trzeba będzie mieć studio, bo to chyba jedziemy do tej wytwórni filmowej, tak? Dobra, nikt nie patrzy, ja mam gdzieś światło, a się spieszę. O, zielone się zapaliło. A, spoko. No tak, to jest przecież ten siedziba Facebooka, tak? To już widzę, jak dostaję pracę tutaj. Sorry, ja tylko zajeżdżam. Ja już właśnie widzę, jak ja tutaj będę pracował, co? Tak, college trzeba mieć skończony. Czemu tak musi być? Masakra. Sorry, ja tu. No ja nie wiem, jak ja to przeżyję. Jeszcze padać zaczęło. O, zielone, zielone, zielone. Jedziemy. 800 metrów zostało. Czemu stoicie? A, może czerwony jest. Siema, ziomek. Dobra, ciśniemy. To jest gdzieś jeszcze inna robota. To ja zobaczę, może będę mógł tu pracować. Nie, bo to strażacy są. To raczej nie, ale. Zobaczę, może bym był strażakiem. Fajnie by było, naprawdę fajnie. O, może. Jesteśmy strażakami, chyba. Tak. Press E to work. To ja chcę work. Ja. A, tu mój skuter stoi. No to. To jesteśmy z jakimiś innymi ziomkami. Ja. Co ja mam w tej pracy właściwie robić? Co ja mam tu robić właściwie? Do końca nie wiem. Nie wiem, kanapki mam jeść, które mi się kończą, mam tylko dwie.
Mogę sobie wodą postrzelać. Ale wiecie co, ja chyba zawrócę. Jakby nie do końca mam... Nie do końca wiem, co ja mam tu robić. Jadę na sygnałach, że niby akcja jest zła. Nie chcę się na światłach stać. Czemu mam brak kontaktów? Okej. Okej. Ha, jestem jakimś ziomkiem takim. Dlatego nie mam kontaktów. Quit working. Ja coś dostanę za to? 10 dolarów. Czemu ja mam bluzę Gucci? Jak rozwiążę ten problem, to się widzimy zaraz, ok? Cześć. Moi drodzy, już rozwiązałem problem. Chodzi o to, że bluza Gucci to jest podmieniona teksturka tej defaultowej koszulki Franklina. Przez co po prostu mamy jakby bluzę Gucci, ale tak jakbyśmy jej nie mieli. Po prostu nie będę jej używał, nie? A propos pracy strażaka, to chodzi o to, że po prostu nic się tam nie dzieje, nie ma żadnych akcji, tylko po prostu dostaje się pieniądze za samo jeżdżenie, patrolowanie, tak? No to mamy tutaj jeszcze inne prace. Akurat tutaj mamy w okolicy taką jedną. Tutaj. W Totally Rental. To jest chyba jakiś elektroniczny po prostu. Więc spróbujemy. Tylko muszę ściągnąć. Aha, to jest zamknięte na razie, tak? Pojeździłem trochę tym wozem strażackim, mamy 35 dolarów. Więc w sumie to nie jest najgorzej. Ale też nie jest super. Mamy 13 wody i 8 kanapek, bo dokupiłem. I co? Trzeba poczekać tutaj, aż to miejsce się otworzy. To się otwiera o 9 jakoś, tak? Więc... Może zdążymy sobie wszamać kanapkę jakąś. Wypić wodę. I właśnie. Tutaj mamy menu gadania z ludźmi. Na przykład do tego typa. Chyba nie chcę z nami gadać. Bo to jest masa robotników, chyba do pracy będą jechać, co? Przywitam się z jednym. Siema, ziemek. Gościu, nie gadam z tobą. Z nim gadam. Ziomek, czego ty nie rozumiesz? Poklaszczę ci. Z tym ziomkiem chcę jeszcze pogadać coś. Gościu. No gadaj ze mną. Ej. No fucking way. Oj, sorry, nie ciebie chciałem popchać. O! Nie, ja się nie chcę bić. Nie ma opcji. A tu przychodzę tylko do pracy, halo. Ale skoro chcesz w sumie. Ziomek, spokój się. Odczep się ode mnie, co? Ziomek, spokojnie. Ja nie przyszedłem się bić. Ja chcę sprawdzić, czy mogę tutaj pracować. Na razie jest zamknięte. Więc za bardzo nic zrobić nie można. No to z tym ziomkiem pogadam.
Siema ziomek, mogę ci zgritować. Dawaj, high five. What it do? Nie, handshake plus high five, dawaj. Hey, what's up with you? No, dawaj, ziomek. Hey. Ziomek, no. O, sorry. Nic się tu, panowie, nie dzieje, spoko, możecie dalej gadać. Która godzina? Siódma, można tu pracować od siódmej? Bo ja nie wiem, od której to jest ten. Nie, zamknięte jest. Od której to jest? Z dziewiątej? Nie, to ja mogę jeszcze z kimś tu pogadać, nie? Z tymi robotnikami, co do pracy lecą. Siema. Coś tam opowiada. No, spoko, ziomek pogadał troszkę. Ja muszę zjeść kanapkę. Napiję się wody. Która to już godzina? 7.23 dopiero. Przejdę się na następną ulicę, tam jacyś gangsterzy siedzą, to może, nie wiem, przywitam się z nimi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Siema. Yo, what's up? Careful, fam. Hey, yo, Franklin. What it do, family? Yo. Chyba nie chcą za bardzo gadać. A ty coś tak na mnie patrzyłeś, co? Problem jakiś ma? Ziomek. Gościu. Masz jakiś problem na mnie? Chyba nie. No ale to lecimy. Już chyba praca otwarta, nie? 7.36. Ale no. Z tobą mogę pogadać coś? Mogę powiedzieć siema? What's up? I don't care. Hi. Nie chcę gadać chyba. Nikt nie chce ze mną gadać. Teraz przestrzymy, czy automat może zapewnić mój pasek napicia. Nie? Zmarnowałem dolara. Tak? O, ósme, już to chyba można pracować, nie? Zamknięte, to jest chyba dziewiątej dopiero. Dobra. Dopiero ósma jest. Nie wiem, czy mogę się przejechać sobie do... Tutaj do... tutaj jest gdzieś sklep z ciuchami, tak? Może zobaczymy, jakie tam ciuszki mają. O, zielony jest. No, tylko git. To git, to git. A, bo ja tu przyjeżdżam. Dobra, sorry. Ósma 30. Zobaczymy, co to macie. Topy jakieś? Same takie nudne. Tutaj. O! Proszę, no to jest bluza z Off-White'a. Super. Tutaj mamy kolejną. Tutaj mamy kolejną. Tu kolejna customowa bluza. Kolejna customowa bluza. Nie, no nieźle, nieźle. Czyli mają tu jakieś customowe bluzy. Już są bluzy Santos dostępne. Tutaj jakieś buty mamy. Ciekawe. Czy nie do końca? Ja mam Jordany wygrane chyba, nie? Jeśli nie zapomniałem. Nie wiem, butów jakichś nie ma za bardzo. Wody się napijemy. Tak. Dziewiąta, już to spadamy do tej roboty może. Znaczy, jeśli nas przyjmą. No to jeszcze kolejna odrębna sytuacja. Czy nas przyjmą do pracy? O, zielone, idealnie. O, apply. Franklin, przestań biegać.
Nie dostaliśmy pracy? No, ale dlaczego mnie nikt nie chce przyjąć? No, dlaczego tak? Się nie godzę na to. No, dziwne trochę. Trzeba jako strażak pracować, tak? Nie wiem, za dwa dni spróbujemy. Bo to widzę, że nie można szybciej niż dwa dni spróbować się dostać. Trzy kanapki tylko zostało. No nie, znowu dochodzę do tej samej sytuacji, że nie mam nic do jedzenia. Najgorsza sytuacja na świecie. Jak nie masz pieniędzy i nie masz nic do jedzenia ani do picia. To jest po prostu mistrzostwo świata. Nie wiem, jakoś postaram się przeżyć na tym, co mam na razie. Mam nadzieję, że to wystarczy. O, zielony nareszcie. Teraz to jest w ogóle taka strasznie, totalnie inaczej się czuję, kiedy gram tak typu, żeby robić prawdziwe życie, a nie, że teraz to wszystko widać, nie? Nie, że się jedzie 300 km na godzinę, w ogóle się nie zwraca uwagi na świat. Teraz się jedzie 40 km na godzinę i to wszystko. Wszystko można, jest czas, żeby wszystko poglądać, tak? Okej, okay, jesteśmy na autostradzie. 45 km na godzinę na autostradzie jest. Nie, sorry, mil na godzinę. To są mile. Teraz jest do 50 ograniczenia. Teraz do 75. Spoko. O, tutaj koleś jedzie motorem. Siema koleś. Może go dogonię? O! Przegoniłem nawet. Się chłop zatrzymał. Dobra, jedziemy. Już niedaleko. 600 metrów zostało. Wcisnę się? Wcisnę się. Ten skuter to też jest fajna opcja, bo wszędzie się można zmieścić. Wszędzie można zaparkować. To fajnie, fajnie. Zielony. Można jechać do pracy. W ogóle śmiesznie jest to, że moją pierwszą pracą jest bycie strażakiem. Że do pracy strażaka nie trzeba mieć żadnych studii, ani nic ukończonego. Po prostu śmieszne. Że do jakiejś pracy tam na lotnisku trzeba mieć studia ukończone, a tutaj nie. I takie dziwne trochę. Ja muszę wypić wodę i zjeść kanapkę. Myślę, że tam podczas pracy zajdziemy do sklepu, żeby kupić coś. Ale nie, zobaczymy. Trzymam, bo zaraz będę musiał kończyć odcinek. Zielony. Okej, już czeka na mnie mój pojazd. Dobra, Franklin, ściągaj ten hełm. Lecimy. You got the job. Wiem. Dobra, lecimy. Możemy jechać. Zielone.
No i co, będziemy zajeżdżać do jakiegoś sklepiku. Jeśli tu jakiś jest, tu jest sklep najbliższy. Dobra, to lecimy. Lecimy tam. Chociaż nie, bo to jest sytuacja kryzysowa. Trzeba na sygnałach pojechać. Okej, sytuacja kryzysowa, mamy akcję, musimy jechać do sklepu. Ale nie stawajcie tak na drodze, no. Blokujecie jeszcze bardziej przejazd. To ma być niby ułatwianie służbom dojazdu do miejsca wypadku. Oni się zatrzymują po prostu w miejscu, nie robią w ogóle korytarzu życia. Wcale mi nie pomagają. Tylko jeszcze przeszkadzają, bo prawie bym wjechał w jednego przed chwilą, więc. Dobra. Robota jest, panowie, trzeba kupić coś do jedzenia i do picia. Czy nie, bo picie jeszcze mam. Ile mam picia? 7. Powinno być ok. Jedzenie jest bardziej wymagane. Szybciej z tą lodziarnią. No tak. Dobra, parkujemy szybko, panowie. Wysiadamy. Tu jest picie, tak? Tu jest pewnie jedzenie. Tak. Jakie tu są drogie kanapki. Hot dogi są najtańsze. Nie wiem, ile mogę kupić. 15? Nie stać mi na 15, a mogę kupić 5. Co? Kupmy 5 hot dogów. Nie mogę kupić 5 hot dogów. Nie wiem, 3? Jak to? Już mam 34 dolary. Czemu nie mogę? Mogę kupić jednego? Halo, co to ma być? Czemu nie mogę kupić nic? Bo jestem strażakiem? Podczas pracy nie mogę nic kupić? To jakieś oszustwo, ja się nie zgadzam na to. Patrz, spsikam tego kolesia. Dostał. Nie wiem, co w tej pracy można innego robić poza jeżdżeniem. Śmiesznie. Dobra, sytuacja kryzysowa. Mamy zgłoszenie na ulicę. Jaką ulicę? Ja sam nie wiem. Na Strawberry musimy tam jechać szybko, bo jest wezwanie na coś. Bo chyba coś się pali, ale w sumie sam nie wiem co. Wiecie, chciałem zrobić korytarz życia, a prawie we mnie wjechał. To są po prostu pomocni mieszkańcy miasta. Z drogi, sytuacja kryzysowa, bardzo potrzebne jest wsparcie na wypożyczalnię elektroniki, do której właśnie jedziemy. My będziemy kończyć właśnie odcinek. A ja zaraz będę wracał do bazy. Więc do zobaczenia, myślę, że w następnym odcinku z prawdziwego życia. Piszcie w komentarzach właśnie pod ostatnim odcinkiem, czy chcecie powrotu z drugiego sezonu Życia Miliardera. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.